Zawsze staramy się, żeby to było takie spektrum kulturalne naszej biblioteki, a więc żeby tam znalazło odzwierciedlenie to, co robimy na co dzień. A więc z jednej strony spotkania literackie, to koncert, to także wystawy, no i także, szanowni państwo, działania na rzecz licealistów opolskich, bo zawsze staramy się tę współpracę nawiązywać, być obecni w życiu szkół. Stąd taki pomysł i w tym roku, aby odbyły się lekcje czytania w publicznym liceum numer 2 i liceum numer 3. Ale zacznijmy od dzisiejszego wieczora, bo dzisiaj, tak jak mówiliśmy, będziemy słuchać i napawać się muzycznie jesienią, muzyczną, literacką. Rozpoczynamy muzycznie, bo o literaturze czy literaturę, poezję można prezentować na różne sposoby. W tym roku przypada rok Tadeusza Różewicza, stąd pomysł na koncert Różewicz in Memoriam. Ten koncert w wykonaniu Karoliny Cichej zespołem. Państwo pewnie przypominacie sobie znakomity album do Ludożerców, który był opublikowany w 2010 roku. Artystka, która gościła także u nas na występach solowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej, pracowała nad tym albumem wspólnie z Tadeuszem Różewiczem. Myślę, że jest to bardzo ważne w kontekście tego, jak te poezje zostanie przedstawiona przez Karolinę Cichą, więc aby się o tym przekonać, aby zobaczyć, co powstało z tej współpracy Różewicz-Cicha, już dzisiaj o godzinie 18 w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, także serdecznie państwa zapraszam. Na później już spotkania, bo kiedy patrzy się na listę obecnych w tym roku, to można, jak to się mówi, aż za nie mówić. Rzeczywiście, staramy się, aby naszą bibliotekę odwiedzali autorzy, którzy do tej pory nie byli, ale także, aby to były powroty autorów z książkami nowymi. Chcemy, aby ta biblioteka była takim miejscem, w którym rozmawiamy o książkach ważnych, książkach nagradzanych, o książkach, które się też wpisują w ważne rocznice literackie, bo wspomnę tutaj choćby o tym, że rok 2021 to także rok Stanisława Lema. Z tej okazji przygotowała biblioteka cykl różnych działań online. Był happening, czytaliśmy z młodzieżą śledztwo. A tym razem zaprosimy w czasie Opolskiej Jesieni Literackiej na spotkanie z panią profesor Agnieszką Gajewską i na rozmowę o książce, która się ukaże, która jest oczekiwana na rynku wydawniczym, a także wśród znawców i fanów twórczości Stanisława Lema. Będzie to nowe opracowanie biograficzne Stanisław Lem, wypędzony z Wysokiego Zamku. Z jednej strony zaprezentujemy państwu znakomite książki reportażowe, książki nagradzone w Nagrodzie Literackiej Nike. Myślę tutaj o Cezarym Łazarewiczu, którego znakomity reportaż Żeby nie było śladów, sprawa Grzegorza Przemyka. To nie tylko książka uznana przez krytykę, przez czytelników, ale to także książka, która posłużyła za scenariusz filmu, za który trzymamy kciuki, aby nam się udało, bo to jest też książka niezwykle ważna, którą należy przypominać, należy czytać, bo opowiada o wydarzeniach, które były i bardzo byśmy chcieli, żeby one się już nigdy nie powtórzyły w naszej historii. Ale to także, szanowni państwo, znakomita rozmowa o języku z naszymi znakomitymi znawcami języka. Po raz pierwszy u nas będzie pan profesor Bralczyk z Michałem Ogórkiem, więc myślę, że będzie i merytorycznie, i również wesoło. To także powrót Eustachego Rylskiego czy Moniki Śliwińskiej, ale to także pierwsza wizyta Zośki Papużanki w naszej bibliotece, czy wizyta pierwsza w naszej bibliotece Zbigniewa Rokity, który za swój reportaż Kajś, znakomita książka o Śląsku, zdobył wszystkie nagrody, jakie można było odebrać, czyli nagrody Nike jurorów, publiczności i jeszcze na recenzję. Tych niespodzianek dla państwa mamy bardzo wiele. Ja zapraszam państwa na Facebook i na stronę Miejskiej Biblioteki Publicznej. We wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej są do odebrania programy o Polskiej Jesieni z biogramami o naszych gościach. Jak w latach poprzednich, bardzo liczymy na państwa obecność.